A która z was, bo dotarły do mnie takie informacje, pisze powieść erotyczną? Ja. Uczy się właściwie. I o czym to będzie? Wiesz co, na razie nie chcę spoilerować, może kiedyś. Dlaczego? Powiem tak osobiście, bo to niektórym osobom to bardzo dotyka takie mówienie o erotyzmie. Zwłaszcza też i Przemek tak samo. No, wiesz, co? Paula, Przemek i erotyzm są dwa światy, proszę, masz 100 lat. No. Przemek ma dopiero 30. No dobrze. Dobra, dobra, ale uporządkujmy. Czyli piszesz powieść erotyczną, którą chcesz zamienić na film. Tak, znaczy na razie się uczę, bo tego nigdy nie doświadczyłam. Okej. I piszę o takim wymarzonym seksie, jakiego chciałabym mieć. Kiedyś w życiu. Seksie? Mnie jako, no, erotyzm, mnie jako seks, ekspertowi miłość, możesz tak? powiedzieć, ja ci powiem, czy to jest właściwy seks. Proszę. Gadaj. Wstydź się, to jest program dla dorosłych. Wiesz co, ja ci powiem, jak będziemy kiedyś sami, jeżeli będzie tylko kiedyś okazja. No to proszę bardzo, choć będziemy, bardzo proszę. Ale nie teraz, ja tak. Nie, ale poczekaj, a myślałaś o obsadzie? Nie wiem, masz jakichś ulubionych polskich aktorów? Mam. Tomasz Karolak? Nie, ty się nie nadaje, przepraszam. Ale... Poczekaj. Ale bardzo go pozdrawiam serdecznie. Poczekaj, a Janusz? A Janusz? Pan Janusz? Szczerze? Myślałam też o filmach westernowych też i... Ale nie powiem, że do erotyki nie nadawałby się Janusz jako ochroniarz, tak? Przecież nie można wykreślać facetów z tego, oczywiście. Tak? Ochroniarz w westernie, no, to jest świetna rola. No. Kuba, mogę ja coś powiedzieć? Bardzo proszę. Ja ich znam z takiego programu, bo ja go oglądam. No i? Power Couple to jest. Tak. Ładnie ja ich kojarzę, oni wygrali to ostatnio. Oni wygrali, naprawdę? No, ja ich oglądałam. Brawa dla nich! Ja nie wiem, czy my czegoś nie zdradzamy. Ale dziewczyny, nie pogniewajcie się. Jedno pytanie do Przemka, ale też do was. Jasne. Myślę, że ci, którzy nie oglądają... Ja oglądałem wczoraj to, co mogą obejrzeć na playerze. Bawiłem się świetnie, ale były momenty, kiedy szkliły mi się oczy. Mhm. I to w taki uczciwy sposób, co jest bardzo rzadkie. To jest wielki komplement dla tego programu. Ale myślę, że jest duża ilość osób, które zadadzą takie pytanie, a po co jest ten program? Po co jest ten program? Program? Tak, po co jest ten program? Program jest po to, żeby ludzie zaczęli mieć inne nastawienie do nas i do naszej choroby, czyli zespołu Downa. A to nie jest choroba. No wiem, tylko tak po prostu powiedziałam w cudzysłowie, żeby zaczęli traktować nas na równi, tak? Że jesteśmy osobami również tacy jak oni, mamy takie same prawa i obowiązki jak oni. A co to znaczy? Jesteście dziewczyny źle traktowane? Paulinka, no. Paulinka numer 3, powiedz. Ja się czuję dobrze traktowana, nikt mnie nie krytykuje. Okej. Okay. No ja się z tym dobrze czuję. Okej. Okay. A wy dziewczyny macie, szefowa, miałaś złe doświadczenie? U mnie to tak się urodziłam właśnie. Ty powinnaś śpiewać, ty masz niesamowitą barwę. Wiesz, ja masz... nie śpiewam. Ty jesteś Tina Turner, naprawdę. Ja, dziękuję. No ale miałaś kłopoty z ludźmi, którzy cię, nie wiem, szykanowali, dokuczali ci? Mnie to trochę, jedna osoba mnie tu kuczała, powiedziała, ty jesteś z Downa, a ja się obraziłam. I bardzo dobrze zrobiłaś. Mogę coś powiedzieć, bo to jest dla mnie bardzo ważna i wzruszająca chwila, bo zadałeś mi pytanie, po co ten program jest. Tak, i dziewczyny się i odpowiedzi udzielili bohaterowie tego programu. Dla mnie to jest coś, no, nic więcej nie mam do dodania. Bardzo mi miło, że mogę tutaj siedzieć i się nie odzywać. A, chyba. Znajdź swoje miejsce. Tak. A spodobała wam się obecność i praca w telewizji? Chciałbyście coś robić dalej? W ogóle jest taka możliwość? Ktoś wam coś proponował? Znaczy, jeżeli ja mogę powiedzieć, Kuba, to ja ogólnie mam parcie na szkło. Ja bardzo chcę... Brawo, wreszcie! Żuwik, wreszcie ktoś to powiedział. W telewizji. Ja bardzo chcę być w showbiznesie, wiesz? Naprawdę? Bardzo. A dlaczego? Co ci się... Wiesz, bo to jest taki świat piekielnych egoistów. Przemek, nie jest tak? Tak, to prawda. Dzieciaki, nie jest tak, że to jest świat egoistów, Agata? Jeszcze go tak nie poznałam. No to daj Boże, żebyś go nie poznała z tej strony. Ale ufaj Januszowi, jesteśmy z tego samego rocznika i wiemy, ile żółci musieliśmy też zwalczyć u innych osób. Dlaczego chcesz pracować w show biznesie? Dlatego, że przez cały czas tylko siedzę w domu w cztery ścianach i piszę. Mhm. I jestem w samej fikcji, tak? Mm-hmm. A chciałabym w końcu wyjść do ludzi i chciałabym, żeby to się w końcu u mnie działo, bo o mnie głośno, a ja to lubię najbardziej. Naprawdę lubisz zamieszanie wokół siebie? Oczywiście. Witaj w klubie.